Karla Interpieński. Wyrosła niczym grzybek po deszczu. W tym roku zawojowała wszystkie media. Jak myślisz, to co ona mówi, to jest prawda czy jednak fake? Szyty grubymi nićmi. Ja myślę, że to jest super inteligentna laska. Wierzysz jej w to, co mówi? Nie znam każdej jej wypowiedzi, ale myślę, że ma duży dystans do siebie i poczucie humoru. Ty ją wcześniej w ogóle kojarzyłaś, czy nie? Nie, nie miałam przyjemności jej poznać jeszcze, ale byłyśmy na jednym wydarzeniu wspólnym, natomiast nie miałam okazji z nią rozmawiać. Jak tak zerkałaś na nią okiem, to co tam sobie o niej myślałaś? Ja nie staram się myśleć o innych, skupiam się na sobie i na tym, co robię, na swoich marzeniach, pracy. Byłam tam we własnej osobie, w swojej sprawie, tak? Więc nie rozglądałam się po bokach i nie zastanawiałam się nad tym, co robią inni ludzie. Jasne. A ten jej konflikt z Katarzyną Nosowską tak naprawdę, która ją sparodiowała w pewien sposób i Caroline się bardzo oburzyła, nawet powiedziała, że pozwie panią Katarzynę Nosowską. Według ciebie słusznie? Czy to jednak w formie żartu można takie coś robić? Ale my też nie wiemy, czy ona naprawdę chce ją pozwać. Może też żartowała. Właśnie. Tu jest właśnie pytanie, nie? Zobaczymy, co będzie dalej po prostu, prawda? Tak, dokładnie. Jakbyś tak miała ocenić ten nasz show biznes? Kolorowy jest? Tak. Dzieje się ostatnio u nas na pewno. Ale też uważam, że jest dużo wartościowych treści. Tak samo jak jest tych śmiesznych, powiedzmy, tak? Zabawnych. Bo mamy wspaniałych artystów, mamy wspaniałych młodych projektantów, mamy wspaniałych muzyków, wspaniałych wokalistów i aktorów młodego pokolenia, więc dzieje się naprawdę dużo fajnego i mam nadzieję, że będziecie wy też jako media częściej pisali o tych wybitnych młodych twórcach, którzy robią rzeczy może mniej klikające się, ale niezwykle wartościowe.